Więź. Podcasty nieoczywiste. Personalistyczne spojrzenie na wiarę, kulturę, społeczeństwo i politykę. Zwięźle. Rozmowy o tym co aktualne. Zawsze zwięźle, nie zawsze krótko. Dzień dobry. Spotykamy się w kolejnym odcinku podcastu Zwięźle, podcastu, który możecie wesprzeć na naszej stronie patronite patronite. /więź. Kilka dni temu premier Donald Tusk ogłosił, że polskie państwo wyda 10 miliardów złotych na tarczę wschód. Cytując rozpoczynamy wielki projekt budowy bezpiecznej granicy, w tym systemu fortyfikacji, a także takiego kształtowania terenu decyzji środowiskowych, które spowodują, że ta granica będzie nie do przejścia dla potencjalnego wroga. O tym projekcie i o tym, co się dzieje na polsko-białoruskiej granicy, będziemy rozmawiać z Agnieszką Kosowicz, założycielką i prezeską Fundacji Polskie Forum Migracyjne, ekspertką pracującą na rzecz uchodźców i osób ubiegających się o status uchodźcy od roku 2000. Dzień dobry, Agnieszko. Dzień dobry. Chciałbym Cię zapytać tak na gorąco w kontekście tego ogłoszenia tego wielkiego projektu, tego, co ma się wydarzyć na polsko-białoruskiej granicy, czy ta decyzja może potencjalnie wpłynąć na. Sytuację osób, które starają się dostać do Polski na los migrantów? I czy da się w ogóle pogodzić politykę obronną wobec no, jednak wrogiego nam, wrogiego nam państwa, wrogiej nam Białorusi, z, no, fundamentalnym, z fundamentalnymi założeniami humanitaryzmu wobec osób migrujących? Z całą pewnością ta decyzja wpłynie na sytuację wielu osób, nie tylko migrujących, bo wpłynie również na naszą sytuację i na sytuację osób, które mieszkają, żyją, pracują na tym pograniczu. Natomiast czy ona, czy te decyzje i skutki tych decyzji będą takie, jak premier Tusk i rząd zakłada, no tutaj już mam szczerze mówiąc poważne wątpliwości. Rozumiem, że taka kwota 10 miliardów złotych wydaje się ogromna, imponująca i w jakiś sposób może budzić zaufanie do podejmowanych decyzji, ale z drugiej strony, sprawdziłam specjalnie na użytek naszej rozmowy, rocznie Stany Zjednoczone wydają 36 miliardów dolarów rocznie na utrzymanie swojej granicy, a jednocześnie na, tamte, na tamtej granicy 13 tysięcy ludzi dzielnie przekraczają w sposób nieuregulowany. Więc myślę, że w ogóle budując mury i zapory, przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że to jest narzędzie nieskuteczne do celu... Yy, Eliminacji nielegalnej migracji. Nie takimi metodami zmierza się do tego celu. I krytycznie oceniam ten pomysł i całe w ogóle podejście do ochrony granicy przy pomocy muru, dlatego, że y, i historia ludzkości, i wiele innych murów, które na przestrzeni wieków były tworzone, i współczesne doświadczenia innych państw pokazują, że po prostu to jest bardzo drogie, nieskuteczne narzędzie. Stąd moja krytyka. Jeżeli chodzi o humanitarne wątki w tej dyskusji. No to pytanie o to, czy to wpłynie na migrantów? Tak, wpłynie to na migrantów w taki sposób, że będzie dużo bardziej rozbudowany rynek przemytu ludzi i przekroczenie tego odcinka granicy będzie po prostu bardziej kosztowne, bardziej skomplikowane i bardziej czasochłonne. Ale czy też potencjalnie bardziej niebezpieczne i zwiększe ryzyko śmiertelności? Trudno jest to jednoznacznie powiedzieć. Na pewno będzie to po prostu bardziej skomplikowane, droższe i będzie się wiązało z, z większym nakładem czasu i wysiłku ze strony migrantów, bo też trzeba pamiętać, że ci, którzy są naprawdę zdesperowani, żeby ochronić swoje życie i w ogóle zyskać szansę na życie, nie zaprzestaną tych prób. I takie oczekiwanie, że zbudowanie muru sprawi, że ludzie nie będą chcieli przyjeżdżać do Polski, no naprawdę jest naiwne i niegodne, niegodne naukowca. To, to, to się nie wydarzy. Jak, jak w ogóle wygląda teraz ta sytuacja na granicy polsko-białoruskiej? Istnieją mniej lub bardziej e, pewne źródła, które informują o tym, że... Obecnie wręcz aż 2,5 tysiąca osób miesięcznie zostaje odstawionych do granicy białoruskiej, że jest obecnie więcej kobiet i dzieci, że zdarzają się sytuacje, gdy to wręcz same dzieci stoją przed tym płotem. Oczywiście te informacje są niepotwierdzone, jest to miejsce, w którym trudno w ogóle zdobywać i weryfikować informacje, ale jestem ciekaw, czy ty masz, w związku ze swoimi kontaktami z wolontariuszami, z ludźmi zaangażowanymi w kryzys migracyjny na polsko-białoruskiej granicy? Czy masz takie informacje? Jak teraz wygląda ta sytuacja? Te dane, myślę, że dostęp do tych danych jest prostszy, niż by się wydawało, i mam takie dane, których potrafię podać źródła. Na przykład Straż Graniczna w odpowiedzi na zapytania w ramach dostępu do informacji publicznej mówi wprost, podając liczbę. Nie pamiętaj mi dokładnie, ale to jest nieco ponad 2,5 tysiąca osób, które były puszbekowane w samym kwietniu. Tam zdaje się, od 4 kwietnia do 4 maja, czy mniej więcej w takim zakresie czasowym. Ale jednocześnie na przykład podaje w oficjalnych statystykach podawanych na stronie internetowej i Straży Granicznej raport kwartalny za pierwsze trzy kwartały są. Każdy może sobie sprawdzić, podaje na przykład, że 307 osobom odmówiono wjazdu. I to, co budzi moje wątpliwości, to jest właśnie niezdolność do jednoznacznego określenia, co się na tej granicy dzieje, i braku jednoznacznej informacji ze strony państwa. W tej chwili dane, które, które ja. Oglądam i staram się wyrobić sobie zdanie, pochodzą albo ze Straży Granicznej, albo ze Stowarzyszenia WIA Monitoring, który analizuje e, zgłoszenia o pomoc przyjmowane przez grupę aktywistów funkcjonującą na pograniczu i świadczącą pomoc e, taką humanitarną. I z kolei z tych danych wynika, że w tej chwili około 400 osób zgłasza się pomo o pomoc. Przepraszam, 600 osób i 300 osób otrzymuje taką pomoc humanitarną, bo reszcie się tego nie, nie zdoła zaproponować. Więc widzimy, że jakiemuś tylko procentowi osób ta ekipa aktywistyczna, humanitarna jest w stanie pomóc. Wiemy, że jest jakaś większa grupa, którą straż graniczna puszbekuje, wywozi za ten płot. I wiemy też na przykład, że z kolei na drugiej granicy polsko-niemieckiej liczba wniosków o statusy uchodźcy przyjmowanych, no, domniemując chodzi o osoby, które przekroczyły polsko-białoruską granicę, ponieważ następnie na północnym odcinku polsko-niemieckiej granicy tam wnioskują o status uchodźcy, się podwaja. Więc wiemy, że też i tam z kolei mówimy o ekstra powiedzmy 4 tysiącach osób. Więc widzimy, że skala... Ludzi, która przekracza ten nasz polsko-białoruski odcinek jest dużo większa niż Straż Graniczna nam mówi i być może dużo większa niż po prostu ma z tymi osobami kontakt, dużo większa również niż udzielamy im pomocy humanitarnej, ale właściwie nie mamy jasnego obrazu, kto te granice przekracza, co to są za ludzie, czy oni są niebezpieczni, czy oni nie są niebezpieczni, czy w ogóle w jakim celu tutaj przybywają i jakie mają. Yy, Pytanie, czy kogokolwiek powody. w polskich służbach to interesuje? Ono myślę, że jak nie interesuje, to jest duży błąd, bo powinno, ponieważ takie, takie właśnie ryzykowanie, że przepuszczamy przez granicę ludzi, o których nic nie wiemy, odsyłamy ich z powrotem i oni forsują te granice do skutku, aż y, uda im się uniknąć tej kontroli, nie jest z, naszych, y, z perspektywy naszych interesów bezpieczeństwa racjonalne. Dużo bardziej jako obywatelka bym wolała, żeby Straż Graniczna rejestrowała te osoby, które przychodzą, sprawdzała ich tożsamość, weryfikowała, czy potrzebują pomocy, czy nie i te osoby, które nie potrzebują pomocy, nie potrzebują ochrony, deportowana na przykład do krajów pochodzenia. Wydawałoby mi się, że to jest dużo bardziej racjonalne i y, bezpieczne rozwiązanie, niż po prostu pozwalać ludziom krążyć, nie sprawdzając, kto to jest. Padło tutaj to słowo, które chyba wszystkim się zapisało dosyć silnie w pamięci w kontekście kryzysu migracyjnego, czyli puszbaki. W sensie, chyba musimy to głośno powiedzieć, że puszbaki się nie skończyły. Istniało jakieś takie, myślę, że naiwne przekonanie, że w momencie, kiedy zmieni się władza... Nikt chyba tego zresztą nie obiecywał, że te puszbaki się skończą, ale to trwa dalej. Nikt nie obiecywał, to prawda. Również premier nie obiecywał, że zakończy puszbaki. Myślę, że po prostu wyborom towarzyszyła nadzieja na zmianę stylu prowadzenia polityki i również stylu utrzymywania relacji ze społeczeństwem. I sądzę, że na pewno za swoje, swoje środowisko i samą siebie mogę to powiedzieć. Jestem bardzo zawiedziona tym, że ta zmiana nie jest. Czasami jest iluzoryczna, czasami nie jest tak głęboka, jakby się chciało. I niedawna wizyta na przykład premiera na granicy, w której wygłasza w stronę Straży Granicznej słowa, które naprawdę można sparafrazować murem za polskim mundurem, no to nie jest to, co ja bym chciała po zmienionym rządzie się spodziewać. Więc jakby jest, w tym, jest też w tym środowisku, które zabiega o prawa człowieka, bardzo dużo zawodu i takiego rozczarowania sposobem adresowania tej sytuacji na polsko-białoruskim pograniczu. Nie zmieniły się, no właśnie, różne rzeczy. Więc na przykład oczekiwaliśmy, że nie będzie tam śmierci. Była śmierć. Oczekiwaliśmy, że nie będzie pushbacków. Są pushbacki. Oczekiwaliśmy, że naprawdę gruntownie zmieni się zachowanie strażników granicznych. I ono uległo trochę zmianie. Co to znaczy? Na przykład aktywiści sygnalizują, że w ich obecności w dużo większym stopniu przyjmowane są wnioski o status uchodźcy i to jest znakomita wiadomość, bo jeżeli osoba przekracza tą granicę i chce wnioskować o status uchodźcy, to znaczy mówi, że w swoim kraju była prześladowana, co jest wysoce prawdopodobne, bo mamy na tej granicy Syryjczyków, Afgańczyków, Erytryjczyków, ludzi z Etiopii, więc to są takie kraje, w których są kryzysy, Jemenu, inne, inne też przy, przykład, więc Wielu z nich może mieć powody do tego, żeby szukać ochrony i jeżeli y, oni poproszą o tę ochronę w obecności aktywistów, czy po prostu w obecności osób trzecich, to ta prośba jest wysłuchiwana, wnioski są przyjmowane i w stosunku do tych osób wszczynane są procedury, więc to jest istotna zmiana. Natomiast jednocześnie y, sami migranci y, często sygnalizują, że bez obecności aktywistów... Polityka y, straży się nie zmieniła, to znaczy nadal są odsyłani bez bycia wysłuchanym. Ale myślisz, że to jest kwestia jakiegoś takiego wewnętrznego PR-u służb, czy jest, po, po prostu pojawiła się jak, jakiegoś, forma, jak, 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 jakiegoś rodzaju forma odgórnej dyrektywy, że wtedy trzeba być szczególnie ostrożnym? Nie podejmuje się no tak, zgadywania, jaka jest taka, jaki jest modus operandi straży granicznej. Po prostu obserwujemy, że niektóre rzeczy się trochę zmieniły. Na przykład strażnicy częściej podają ludziom wodę, albo zgadzają się, żeby tę wodę podać. Albo były takie przypadki, w których strażnicy udzielali pomocy, osoby, która się, osobie, która się opierała o, o płot po zewnętrznej stronie. I nie wiem, traciła przytomność na przykład i wtedy wzywano do niej karetkę. Więc to są takie sytuacje, które wcześniej rzadziej zachodziły albo no nie, wiem, nie zachodziły, a w tej chwili widzimy takie powiedziałabym ludzkie zachowania bardziej Straży Granicznej. Natomiast jednocześnie na przykład z, analizując dane dotyczące zgłaszanej przemocy, no to przypadki przemocy ze strony polskich służb są, zga, są zgłaszane niemal tak samo często jak ze strony białoruskich służb. Więc dochodzi nadal. Również po zmianie rządu, do takich sytuacji, no, które ja oceniam jednoznacznie krytycznie. Na przykład, że strażnicy odbierają ludziom telefony komórkowe i je niszczą, albo że ich biją, albo że pozbawiają ich jedzenia czy, czy dobytku, że zachowują się agresywnie. Ktoś porównał to um, traktowanie um, uchodźców przez, przez, czy migrantów przez strażników trochę jak do przekazywania paczek. No tak. I rozmawiałam z... z jedną... paczek do paczko tak, od, 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 rozmawiałam z jedną z aktywistek dzisiaj rano na ten temat. a Ona powiedziała, nie wyzywam paczki i nie pluję jej w twarz. I myślę, że takie, takie właśnie podejście odhumanizowane, nieludzkie w stosunku do tych ludzi nadal ma miejsce. I, no i jakoś, no nie wiem, cała ta, ta służba się do tego przyzwyczaja. Myślę, że to jest... Szkoda, że, że no, służba państwowa, która trochę jest naszą fizytówką, przecież jako państwa, dopuszcza się do takich zachowań, które naprawdę są niegodne tej służby. Ten płot jest nową rzeczywistością nie tylko w sensie fizycznym, ale też w jakimś sensie formalno-prawnym. On nie, nie funkcjonuje w próżni. Płot stoi po polskiej granicy. To znaczy, że osoby, które znajdują się już przy płocie, są już na terytorium Polski, więc również na terytorium Unii Europejskiej. Więc w jakimś sensie ich status, Ulega już zmianie w momencie, kiedy już są pod tym płotem. Czy w związku z tego wynikają jakiegoś rodzaju formalno-prawne zobowiązania, jakie wobec tych osób mamy, kiedy one są już pod tym płotem, z racji tylko tego, że jest on już po polskiej stronie granicy? Sądzę, że tutaj ta właśnie świadomość nam się uwspólnia między strażnikami granicznymi a aktywistami, czy innymi osobami, których ta sytuacja graniczna interesuje, na skutek decyzji sądów. Ponieważ do tej pory. 19 było takich spraw, w których aktywiści byli oskarżeni o na przykład podchodzenie do płotu, przekazywanie pomocy przez ten płot, podawanie komuś wody um, i właśnie argumentowali skarżący, że, że takie akty dotyczą pomocy komuś jakby ponad transgranicznej. Tymczasem sądy uchylają te sprawy. I na 19 spraw, 13. Zostały podjęte decyzje na korzyść aktywistów, czyli nie zostali oni za to skazani i uniewinieni. Zostali, Bo nie ma transgraniczności. Ponieważ nie zachodzi tak. Nie zachodzi taki przypadek transgraniczności, ponieważ ten ziemia po drugiej stronie płotu, cały płot i druga strona płotu również znajduje się na polskim terytorium. Mhm. I, I sądzę, że było dużo dyskusji na ten temat w ubiegłym roku, czy jeszcze wcześniej, a w tej chwili no po prostu sam sąd. Y ustala taki, takie rozumowanie i, i po prostu określa y, stan rzeczy. Mhm. Zastanawia mnie też, na ile zmienił się stosunek służb, stosunek służb, stosunek, stosunek państwa do osób udzielających oddolnie pomoc. Tak? Pamiętamy, że poprzednim razem, przy poprzedniej władzy dochodziło wręcz do kryminalizacji aktów pomocy. Pytanie, czy teraz tutaj na tym polu coś się zmieniło? Tak, to jest kolejny, kolejny niestety wątek, w którym to środowisko jest czuje się zawiedzione, czy, czy jakoś nie wiem, obserwuje rozwój wypadków z dużym niezaniepokojeniem, ponieważ. Za czasów poprzedniego rządu, rzeczywiście władza robiła bardzo dużo, żeby to środowisko pomagające czuło się zastraszane, czuło się na widelcu trochę, dawano wielokrotnie znać, czasami w brutalny sposób, że, że ta pomoc humanitarna tam jest niemile widziana, że będzie przez państwo zwalczana, że jest czymś karalnym, czy nie wiem godzącym w bezpieczeństwo. I szczerze mówiąc, z wszystkich oczekiwań, jakie mieliśmy do nowego rządu, to takie oczekiwanie, że ustanie ta kryminalizacja pomocy chyba było pierwszym z nich, które wszyscy uznali za oczywiste. Tymczasem teraz po dwóch latach od postawienia zarzutów na przykład wznowiono i podjęto sprawę w stosunku do pięciu osób z Hajnówki, które właśnie mają zarzuty karne za to, że grożące sankcją nawet pięciu lat więzienia, za to, że podawały komuś wodę. I to przez całe te dwa lata te osoby przecież żyły w napięciu i w oczekiwaniu, co się wydarzy, były pewne, że nowa władza będzie miała nową linię czy nowe, nową politykę w te, właśnie w związku z tą kryminalizacją. No i zawiodły się srodze i to też rzuca się trochę cieniem na emocje, odczucia i nastroje wśród wszystkich innych osób, które miały po zmianie rządu takie przekonanie, że teraz podawanie komuś wody i picia no jakby nie będzie kryminalizowane i będzie akceptowane jako po prostu pomoc humanitarna, no okazuje się, że, że ta zmiana polityki w tej dziedzinie wcale nie zaszła. Wydaje mi się, że to było takie, takie oczekiwanie minimum. Dekryminalizacja to było coś takiego, co wydawałoby się, że powinno być oczywiste w kontekście tego, że mówimy o ludziach, którym się pomaga. Tak, Oczekiwania że że też, były większe. Myślę też, że chodzi w ogóle o jakiś taki świat wartości, w którym się poruszamy, bo też... Um, Poprzedni rząd funkcjonował na tej granicy naprawdę zarządzając strachem i, i narracja za poprzedniej ekipy rządzącej w sprawie migracji była oparta o budowanie obaw, o budowanie lęku, o dehumanizację i zmiana rządu. Z naszej perspektywy, no, oczekiwaliśmy, że z całą pewnością zmieni ten aspekt. To znaczy, że rząd, który opiera się o demokratyczne wartości, mówi o prawach człowieka, mówi w ogóle o nim, partycypacji społecznej, mówi o jakimś nie wiem, nowym otwarciu na relacje, zapowiada zmiany społeczne i udział społeczeństwa w współdecydowaniu, czy jakimś, no nie wiem, po prostu party... anonsuje partycypacyjny sposób rządzenia, no gruntownie zawodzi, jak tego nie robi. W tej chwili, więc rzeczywiście to było bardzo duże oczekiwanie i takie dosyć zasadnicze, bo mówimy nie o tym, kto rządzi, tylko jak rządzi, jak my sobie wyobrażamy ten kraj i w jaki sposób podejmujemy decyzje. I taka po prostu poprzednia metoda stosowana w nowych odsłonach, no bardzo jest roz, taka rozczarowująca. Powstały jakiekolwiek organy, do których organizacje pozarządowe zostały zaproszone w ramach jakiegoś takiego międzysektorowego, międzysektorowej współpracy? Jak mam być szczera, to myślę, że, są, że rząd trochę przegapił taki bardzo kluczowy moment samego, samej zmiany warty. I że to był taki moment, w którym naprawdę bardzo warto było usiąść wspólnie do stołu i zaprosić i strażników, i prawników, i medyków, i lekarzy ze szpitali, i aktywistów, i różne organizacje, które tam udzielają wsparcia, nie po to, żeby się zgodzić. No bo jest oczywiste, że każde z tych środowisk ma jakąś swoją perspektywę i inaczej patrzy, na, ma też, no nie wiem, inną rolę i po prostu widzi sytuację inaczej. Ale to był świetny moment, żeby przy, przy wejściu nowej władzy zamknąć poprzedni rozdział, usiąść razem do stołu i się usłyszeć. I nie zrobiono tego i bardzo ubolewam. Myślę, że teraz ym, takie, takie usiądnięcie do tego wspólnego y, stołu już będzie trudniejsze ze względu na takie narastające rozgoryczenie i poczucie zawodu. Natomiast uważam, że to jest coś niezwykle ważnego i wielka szkoda, że to się nie odbywa, żeby naprawdę usiąść razem i usłyszeć siebie. I tak jak są takie rzeczy, co do których na pewno się zgadzamy, na przykład, fakt, że zachodzi na tej granicy przemyt ludzi. Jakby wiedzą to wszyscy. To jest oczywiste, poza tym każdy mur, nawet gdybyśmy tego nie wiedzieli, wiemy, że jakby modus operandi takiego muru jest taki, że ktoś będzie brał pieniądze za to, żeby go przekroczyć. I teraz. Dużo bardziej byśmy byli skuteczni, dużo bardziej byśmy byli bezpieczni, gdyby strażnicy, gdyby istniała taka jakaś platforma spotkania, na której strażnicy i aktywiści i inni ludzie, którzy funkcjonują na tej granicy, również mieszkańcy mogli sobie w zaufanym jakimś środowisku bezpiecznym powiedzieć co ich niepokoi, co, wy, co im się wydaje y, jakieś, no nie alarmujące i w jakiś wypracować taki sposób pracy, żeby na przykład reagować na trudne sytuacje. A w tej chwili poziom na, zaufania znowu między ludźmi jest tak bardzo ograniczony i taki nadszarpnięty. Ogólnym poczuciem krzywdy w tym regionie, że ludzie, którzy mogą wiedzieć ważne rzeczy, nie powiedzą tego, ponieważ nie ufają tym tej, tej straży albo służbom i nie chcą mieć z nimi nic wspólnego. Więc wytracamy taki element jakiejś synergii, która w tym środowisku mogłaby nam pomóc. To też chyba wskazuje na to, że budowanie takich platform, w których te różne siły zaangażowane w ten kryzys migracyjny, nie lubię słowa kryzys, ale już trudno, zostaniemy przy nim. Jest też kwestią chyba bezpieczeństwa, tak? To jest też kwestia tego, po prostu, w jaki sposób sobie z tym wszystkim radzimy. Jak najbardziej to jest też sądzę, że taka lekcja, z którą wiele osób w Polsce się może utożsamić, wracając myślami do tego, co się wydarzyło przy okazji nasilenia wojny w Ukrainie. Przecież myśmy sobie poradzili z sytuacją, w której przyjechało do Polski. W jakimś momencie chyba 7 czy 8 milionów ludzi, nie dlatego, że mieliśmy dużo czołgów albo świetny mur albo dużo zwojów koncertiny, tylko z bardzo trudną sytuacją po, po sobie poradziliśmy przy pomocy synergii, wysiłku wielu ludzi, współpracy, tego, że ludzie mogli, wiedzieli, w jaki sposób mogą na siebie liczyć. I y, y, również w różnych y, badaniach dotyczących bezpieczeństwa coraz częściej się mówi o tym i bardzo wiele się mówi o tym na świecie, że metodą zapewnienia bezpieczeństwa są relacje, jest wspólnota. I tak jak to sprowadzić do, nie wiem, mojej podwarszawskiej miejscowości. Nie, mniej jest dla mnie ważne, czy gmina ma drony albo system antyrakietowy, bardziej jest dla mnie w praktyce ważne, że znam swoich sąsiadów i wiem na kogo mogę liczyć w razie potrzeby, wiem kto się jak nazywa, mam do tych ludzi numer telefonu i po prostu jesteśmy jako sąsiedzi dla siebie przewidywalni. Więc w, całym tym, w całej rozmowie o bezpieczeństwie... Za dużo pieniędzy wydajemy na ten mur, a za mało pieniędzy wydajemy na to, żebyśmy stawali się wspólnotą dla siebie bezpieczną, przewidywalną i taką, na której my możemy polegać. A jesteśmy teraz w takiej sytuacji, w której się nie wkłada pieniędzy, nie wkłada się wysiłku w to, żebyśmy jako społeczeństwo, które, w którym w tej chwili jest nie wiem, 10% osób z doświadczeniem migracji, żebyśmy budowali taką spójność, żebyśmy dawali ludziom, tym, którzy przyjeżdżają, przestrzeń do współtworzenia tej wspólnoty i żeby oni byli dla nas przewidywalni i żebyśmy my byli dla nich przewidywalni więc to jest duża praca związana bardzo silnie z bezpieczeństwem, której my w ogóle nie podejmujemy albo naprawdę y, po macoszemu jest ona traktowana. No bo tutaj też pojawia się z kolei od razu wątek y, polaryzacji, tak? W sensie mam wrażenie, że to też jest to też jest coś, z czym nie do końca sobie radzi obecna władza, to znaczy dostrzeganie, że również ten wcześniejszy kryzys, no nie wcześniejszy, późniejszy to nie ma sensu już teraz, bo to, to są jednak zjawiska, które się gdzieś przenikały. Ta sytuacja na granicy ukraińskiej najpierw wywołała bardzo dużą falę entuzjazmu w pomocy, ale znowuż widzimy, że władze nie, nie mają jakiejś jednoznacznej strategii na to, jak radzić sobie z tą rosnącą grupą ludzi, która nie miała styczności z tymi, którzy szukali pomocy i się wobec nich antagonizuje. I tak samo mam wrażenie, że tutaj w tym przypadku też ten brak komunikacji, brak strategii sprawia, że się polaryzujemy. Sądzę, że po pierwsze. Znaczy kilka mam refleksji na ten temat. Jeżeli chodzi o tych, którzy nie mieli kontaktu z osobami pomo wymagającymi pomocy, to było dla mnie niesamowite kiedyś analizować, że tam chyba 75% Polaków zaangażowało się w jakiśkolwiek sposób w pomoc Ukraińcom, no więc 25% się nie zaangażowało i miałam osobiście takie doświadczenie bardzo niedawno, w którym ktoś mnie zapytał, a to czy ci Ukraińcy to jeszcze w ogóle w Polsce są? I dla mnie to było pytanie szokujące, no bo ja się tym zawodowo zajmuję na co dzień i mam tych Ukraińców u nas w fundacji. Natomiast to dosyć niesamowite, ale jest spora grupa Polaków, no i też 25% z 38 milionów ludzi to jest spora grupa, która naprawdę nie wie, co się dzieje. Nie ma styczności z tymi Ukraińcami i buduje sobie wyobrażenie o świecie wyłącznie w oparciu o media, bez takiego bezpośredniego kontaktu. Druga... To jest, bo to jest to, brak kontaktu to chyba najprostszy sposób na dehumanizowanie. Tak, ale druga rzecz, o której myślę, to jest to, że nam się też to zdanie o Ukraińcach i wzajemnie Ukraińców o Polakach psuje z powodu zmęczenia i z powodu braku szukania systemowych rozwiązań, bo Rzeczliwość to jest coś bardzo fundamentalnego, ale na życzliwości się nie rozwiąże różnych konkretnych problemów. To, że ja jestem życzliwa, nie pomoże temu, żeby ktoś znalazł miejsce dla dziecka w szkole, albo żeby znalazł pracę, albo żeby pracodawca mu wypłacił wynagrodzenie, albo żeby dostał się do lekarza, albo żeby ten lekarz go dobrze potraktował. Więc życzliwość, ok, jest istotna, ale istotne jest również to, żeby po prostu budować rozwiązania dla problemów. I my tego nie robimy wystarczająco szybko. Ta, ten proces znużenia i, i zawodu, i tymi ludźmi, którzy przyjechali, bo myśleliśmy, że oni są wszyscy jacyś tam, co sobie wybrali, wybraliśmy, ale też państwem, które nie dorasta do potrzeb, jest ogromne. A z drugiej strony, w tej chwili mamy do czynienia z bardzo dużym zaniepokojeniem i, i strachem samej tej społeczności uchodźczej, którą rozstraja proces zmiany prawa. I mimo, że w tej chwili dosłownie przyjmowana jest specustawa, która wydłuża możliwość ochrony uchodźców z Ukrainy do, do końca września 2025 roku, i to jest znakomita decyzja i wiadomość, ale jednocześnie brak jest takiej jednoznacznej komunikacji, co to dla ludzi znaczy i w połączeniu z całą akcją mobilizacyjną w Ukrainie i takim, takim wysiłkiem skłaniania ludzi do powrotu, no to budzi w wielu osobach w Polsce po prostu niepokój, jakieś zagubienie, Obserwujemy nasilony ruch z Polski do innych krajów, przede wszystkim do Niemiec, ale też obserwujemy czasami powroty do Ukrainy, które są motywane, motywowane desperacją. Ludzie po prostu ze strachu tego, o to, co będzie w Polsce, wolą już wrócić do tego swojego domu, nawet jeżeli tam będą sami, nawet jeżeli on jest zrujnowany i nawet jeżeli będą są starszą osobą i naprawdę nie będą tam mieli żadnego wsparcia. Więc sądzę, że takie właśnie brak budowania systemowo rozwiązań dla tej sytuacji, w której wszyscy jesteśmy, to jest duży taki motor, który napędza lęki, niechęć, jakieś animozje i skłóca nas, a nie buduje wspólnotę i to jest poważny problem. Wróćmy teraz do granicy polsko-białoruskiej i do jednego z pomysłów na taką pomoc, pomoc można powiedzieć systemową. W ramach grupy Lek Samarytanin powstał już jakiś czas temu pomysł, by obowiązkiem pomocy objąć osoby wrażliwe, czyli między innymi e, dzieci, sta osoby starsze, kobiety, ale nie młodych mężczyzn. No, i Ten sam pomysł, ten projekt wywołał pewien opór wśród e, części służb. Jestem ciekaw, czy wola i pomysł na takie rozwiązanie dalej istnieje? Mam nadzieję, że nie, <śmiech> <śmiech> ponieważ to znaczy, mam mieszane uczucia na ten temat, ponieważ y, rzeczywiście y, widzimy, że często na tym pograniczu są Znajdują się różne osoby, które są w trudnej sytuacji, szczególnie trudnej sytuacji, więc właśnie kobiety w ciąży, kobiety z dziećmi, małoletni bez opieki, albo osoby starsze, albo osoby, które nie wiem, spadną z tego płotu, połamią sobie nogi. Więc są takie osoby, które, wydawało, które no, nawet nie wydawałoby się, ale naprawdę potrzebują szczególnie wsparcia. Z drugiej strony mam bardzo duże zastrzeżenia co do takiej preselekcji. i... I co ciekawe, ten leks Samarytanin faktycznie spotkał się z, z oporami w różnych środowiskach, ale również w środowisku aktywistów. Ponieważ ci, którzy ratują ludziom w życie i mają na przykład przychodzą w nocy do grupy z wodą i z kroplówkami i leczą stopy okopowe albo zszywają rany po koncertinie, no to też dla nich trudno jest wyobrazić sobie, że Powiedział teraz kobietę wezmą w jedną stronę, a mężczyznę, zgodzą się, żeby mężczyzna z tak samo szytymi ranami pokaleczony i nieprzytomny był odsyłany na, na płot. Więc to, jest, to nie jest takie proste. Myślę, że podzielenie w taki genderowy sposób panowie na prawo, a panie na lewo um, jest niezwykle kontrowersyjne i też mamy do czynienia często z mężczyznami, którzy naprawdę są w bardzo trudnej sytuacji życiowej i faktycznie, jeżeli będą odesłani za płot, to czeka ich śmierć i to nie jest jakaś tam klisza, tylko na po prostu realia tych osób. Wydaje się, że nie mamy po prostu, nie mamy chyba takiego strategicznego myślenia w tych, o tych kategoriach, o, o tym kryzysie humanitarnym. Dalej nie mamy strategicznej wizji, jak sobie z tym poradzić, poza, tym, po, poza tą kategorią militaryzacji i wzmocnienia szczelności. Sądzę, że brakuje nam też wyjścia z, takiej, z takiego silosowego myślenia i myślę, że to, to nam doskwiera i w przypadku tej granicy, i w ogóle w bardzo wielu różnych sprawach, również polityki. Czyli widzenie bardzo wąsko, Konkretnych problemów. Tak, i też y, w przypadku y, ograniczania na przykład y, takiego ruchu czy możliwości Białorusi sprowadzania ludzi, którzy będą przekraczali tę granicę, no bo ten fakt, że cały ten ruch jest napędzany sztucznie i został wywołany przez Łukaszenkę, to też nie budzi wątpliwości i to nie jest kość niezgody między tym środowiskiem aktywistycznym i, in, i nie wiem, władzą chociażby. Natomiast w, pamiętam, że w ubiegłym roku ten istotny wpływ na przykład na ten ruch miały negocjacje krajów Unii Europejskiej z przewoźnikami lotniczymi, którzy... No, wymagali wiz na przykład od osób wsiadających do samolotów do Białorusi, czy w jakiś sposób zaciśniły swoje kontrole. Więc tutaj myśląc o tej granicy trzeba się zastanowić nad różnymi innymi aspektami czy powodami, dla, którymi, dla których mogą ludzie przyjeżdżać. Oczekiwałabym, że państwo podejmie dużo silniejsze działania dyplomatyczne w krajach pochodzenia tych osób na przykład, albo że radykalnie... Zrewitalizuje swoją pomoc rozwojową. Bo tego nie to już no w ogóle. Się... Na przykład ta dyplomacja, misja dyplomatyczna tu chyba jest nieobecna. Nie jestem tego świadoma. Być może coś państwo robi po cichu, ale, ale ja tego nie, nie, po prostu nie doświadczam, nie widzę. I uważam, że to by się przydało, ale też doceniam, że Polska zwiększyła w sposób istotny, pan minister Sikorski, chyba to jest jego decyzja, pomoc rozwojową, którą, którą Polska udziela. I też sądzę, że to jest ważne powiedzieć, że te rzeczy się łączą, że też takie nasze oddzielanie się tym płotem od, in, od reszty świata naprawdę nie zadziała. Potrzebujemy sprawić, że... Widzimy się jako taki połączony organizm, w ogóle globalnie. My, Polska i te kraje, z których ludzie przyjeżdżają i powinniśmy zacząć myśleć również o interesie tych ludzi, ponieważ ich dobrostan czy ich zdolność do przeżycia w kraju pochodzenia przełoży się na to, że będą chcieli wyjeżdżać. Nam się wszystkim wydaje, że wszyscy w Afganistanie albo Syrii marzą tylko o tym, żeby przyjechać do Polski. No bzdura. Ludzie chcieliby żyć w swoim domu, w swoim miejscu, tam gdzie mają krewnych, tam gdzie mają groby swoich bliskich. Jeżeli tylko to jest możliwe. I tutaj jest naprawdę duże pole do tego, żebyśmy my wspierali ruchy pokojowe na przykład. Czy, czy słyszał Pan, żeby Polska się angażowała w jakieś negocjacje, nie wiem, wokół y, Syrii albo wokół Afganistanu, czy żebyśmy w ogóle zgłaszali jakieś inicjatywy pokojowe dotyczące tych państw, albo nie, wiem, odbudowy, nie robimy takich rzeczy. Jakby nie, nie, nie jesteśmy aktywnie na arenie międzynarodowej, wpływając na takie geopolityczne y, sprawy? Które mają na nas wpływ i jakoś nie, prowadzimy te dyskusje osobno. A sądzę, że przydałoby się mówić o tym łącznie. Podobnie, jeśli chodzi o rynek pracy, na przykład. W tej chwili ciekawe jest dla mnie, że bardzo dużo osób wykształconych z Ukraińców wyjeżdża z Polski i, na przykład, Niemcy mają taką powołaną specjalną fundację, która zaprasza uchodźców z Ukrainy, z Polski do Niemiec, w zależności od ich zawodowych kompetencji. Tymczasem w ogóle nie przyglądamy się zawodowym kompetencjom tych, którzy przyjeżdżają przez polsko-białoruską granicę i nie myślimy w ogóle o nich jako o jakimś potencjale ludzkim, intelektualnym, o ludziach, którzy mogą coś wnieść do naszego rozwoju. A przecież to nie jest tak, że wszyscy Ukraińcy mają doktoraty, a wszyscy Afgańczycy są głupi, niewykształceni i prosto z pola. Z całym szacunkiem dla wszystkich, którzy pracują w Polsce. Oczywiście, polu. oczywiście. Alby takie, takie myślenie o tym, że, że ludzie, którzy przejeżdżają przez tą granicę polsko-białoruską są bezużyteczni i że nic nam nie dadzą, jest z gruntu fałszywe. Mieliśmy w historii Polski bardzo często przykłady um, osób, nie wiem, pamiętam konstruktora jachtów na przykład, wiele lat temu, który był uchodźcą z Kuby. I to też nie byłaby nasza pierwsza myśl. A tymczasem ludzie, którzy tutaj przyjeżdżają, nie dość, że już mają potencjał i kompetencje i umiejętności, które nie przychodzą nam do głowy i nigdy nie, nie wiem, nie zadamy sobie trudu, żeby zadać pytanie o nie, ale też mają potencjał, żeby wykształcić w sobie takie umiejętności, które są nam potrzebne, albo im są potrzebne i dadzą im szansę rozwoju. Więc takie myślenie o tej białoruskiej granicy wyłącznie w kontekście zapobiegania tej migracji i właśnie stawiania muru. Nijak się nie ma do innych naszych dyskusji, które odbywamy w Polsce, chociażby o demografii i o tym, że nie wiem, liczba Polaków spada gwałtownie, będzie nas mniej, kurczy się, kurczy się populacja. Pierwszy raz chyba też na skutek obecności osób z Ukrainy wpływy do ZUS-u przekroczyły wydatki ZUS-u, jakieś też takie widziałam dane. Więc po prostu ludzie stanowią wartość, a my nie postrzegamy tych ludzi z białoruskiej granicy jako wartość, jako coś, co jest dobre. Jedna rzecz, która mnie zastanawia, to hmm, wspomniałaś o tej hmm, świecie jako zespole naczyń połączonych. I to jest oczywiście ta wizja świata, że nasze potrzeby są nieodłączne od potrzeb ludzi z innych części świata. To, jest, to nie budzi we mnie wątpliwości, ale pytanie, czy jednak hmm, sytuacja w Ukrainie i pozycja, jaką zajmuje hmm, w tej układance Białoruś, jednak nie sprawia, że ta wizja świata w pewnych miejscach trochę popękała. To znaczy, że jednak z Białorusią, nawet niezależnie od tej sytuacji osób próbujących migrować, potrzebujemy się jednak troszeczkę oddzielić. To zależy, bo jednocześnie mamy też z Białorusi. To znaczy, rozumiem, o co mnie pytasz, ale też chciałabym pokazać znowu inną perspektywę i zapraszać do tego, żeby ludzie myśleli różnymi perspektywami. Bo z drugiej strony, w Białorusi mamy polską mniejszość, z drugiej strony mamy całą masę osób, która z Białorusi przyjechała do Polski na studia i współtworzy nasze uczelnie. Również jako doktoranci, czy naukowcy, profesorowie i to są ludzie, którzy tutaj zdobywają wykształcenie i już oddają jakby naszemu państwu swoje kompetencje. I znowu, o kim my myślimy, jak myślimy o Białorusi? Myślimy o władzy, czy myślimy o społeczeństwie, czy o ludziach, czy o mieszanych małżeństwach, czy o Białorusinach w Polsce, którzy mają rodziny w Białorusi? Ja sama w swojej rodzinie mam takich członków rodziny, którzy przyjechali z Grodna tuż po wojnie, co uratowało ich przed wywózkami, ale groby tych bliskich są niedaleko grodna. I myślę, że te nasze społeczności, społeczeństwa, rodziny są bardzo połączone i takie radykalne odcinanie się od tego kraju nie wydaje mi się mądre. Sądzę, że, że generalnie bezpieczeństwu służy pokój, dialog, budowanie relacji. Rozumiem oczywiście dyktaturę, rozumiem cały ten wrogi zamiar. Całego tego ruchu granicznego. Jednocześnie jestem przekonana, że spokojowi i bezpieczeństwu służy rozmowa, służy budowanie relacji, służy wspieranie siebie nawzajem i zabieganie o to, żeby dbać o dobro różnych społeczności. Nie jestem politolożką, więc nie wiem, jak to zrobić w przypadku Białorusi. Niemniej nie sądzę, że. Jest, znaczy, nawet jestem przekonana, że. Budowanie takiego szczelnego płotu, który oddziela Polskę i Białoruś z perspektywy obywateli Polski i Białorusi to nie jest coś, co nam w przyszłości się przyda. Jesteś sobie w stanie w jakiś sposób wyobrazić racjonalną politykę obronną, skierowaną w stronę Białorusi z jednocześnie z polityką humanitarną skierowaną do migrantów? Nawet nie podejmuję takiej próby. Sądzę, że zbudowanie takiej polityki właśnie wymaga wielu mądrych ludzi z różnych branż i sądzę, że, że wyobrażenie sobie takiej skutecznej obronnej polityki po prostu wymaga dialogu osób, które się znają na różnych rzeczach i znają się na wojskowości i na obronności i na geopolityce i potrafią sobie wyobrazić, co się w Rosji wydarzy, jakie są możliwe scenariusze i na co na taki scenariusz jest nam potrzebny, ale również nie wiem, specjalistów od zmian klimatu, którzy powiedzą, jak zmiany klimatu wpłyną na sytuację w Rosji albo na sytuację w Ukrainie zresztą. Więc uważam, że, że zbudowanie takiej sensownej odpowiedzi musi się odbywać na, na kanwie gromadzenia bardzo zróżnicowanej wiedzy wielu sektorów. No tak, w nauce się nazywa to, że potrzebujemy zespołu interdyscyplinarnego i nie mamy takiego zespołu. Tak, ja też y, ubolewam, że, my nie ma, że w ogóle nie mamy takiego, takiej tradycji chyba rozwiązywania trudnych, złożonych problemów przy pomocy rozmowy. I um, powierzamy jakieś trudne zadanie jednemu ministerstwu i to jest naprawdę bardzo trudne. To je, nie uciekam od odpowiedzi, mówiąc, że nie wiem, jak to powinno się zrobić. Ja tego naprawdę nie wiem, ale też uważam, że nikt tego samodzielnie nie wie. Że właśnie cała filozofia na tym polega, że to jest tak trudna, złożona sytuacja, która też odbywa się w czasie i cały czas... Przecież te zagrożenia i nie wiem, dynamika, wybory w innych krajach, nie wiem, sytuacja w Stanach Zjednoczonych też na to wpływa, że to wymaga bardzo dużo wiedzy i mądrości, żeby sensownie o tym pomyśleć. I to, to co, co jest moim apelem, to jest myśleć o tym razem. I tak jak jeżeli mogę jeszcze przejść do, do tego tematu lokalnego, bo w tej geopolityce rozumiem, że mogę dodać swoją perspektywę, ale na pewno nie jestem wiodącym głosem i jest dużo innych, mądrzejszych ludzi. No to na przykład na, na kanwie takiej pracy wokół polityki migracyjnej myślę to samo. Znowu powierzanie zadania pisania polityki migracyjnej jednemu ministerstwu czy jednej, jedne, jednemu gronu specjalistów wydaje mi się właśnie zawężające naszą, naszą perspektywę sukcesu. Że to, czego ja bym oczekiwała, to jest taki dialog, w którym różne na przykład ministerstwa, różne środowiska mogą się spotkać i porozmawiać. I nie o to chodzi, żeby napisać jakiś draft i kazać się każdym do tego ustosunkować. Ja bym chciała na przykład porozmawiać z pracodawcami i wspólnie obejrzeć problemy, które mamy, zastanowić się z pracodawcami, z samorządami, w jaki sposób na przykład wyeliminować nadużycia na rynku pracy i wykorzystanie pracowników do niewolniczej pracy w Polsce. Uważam, że to, no nie wiem, zapobieganie takiej niewolniczej pracy jest ważnym elementem strategii naszego państwa, ale też nie sądzę, żebym ja miała na to sama odpowiedź ani nie sądzę, żeby pracodawcy mieli na to sami odpowiedź. Uważam, że dopiero taki, taka kultura pracy, w której możemy się usłyszeć, usłyszeć swoje argumenty, przemyśleć swoje pierwotne stanowiska i wypracować coś, co. Na czym, na czym, w oparciu o co się możemy zgodzić, no to, by było, to by był bardzo wartościowy proces. Mankamentem jego jest to, że on jest czasochłonny, a rozumiem, że władze się spieszy. E, Niemniej sądzę, że, że wprowadzenie takiej metody adresowania trudnych problemów społecznych właśnie powinno być zapraszanie do takiej międzysektorowej e, dyskusji nie na etapie ustosunkowywania się do dokumentów, tylko na etapie w ogóle diagnozy oglądania sytuacji, jaką ona jest i obejrzenia jej możliwie wielowątkowo. Już na koniec naszej rozmowy chciałbym Cię zapytać o to, że w tym wszystkim mam wrażenie, że troszeczkę mamy też problem z takim e, ogół, ogólnie myśleniem, po, pojęcia, o, z pojęciami, jakimi się posługujemy. I przede wszystkim to, że wydaje mi się, że wielu osobom, e, wiele osób jest przekonanych, że wybór pomiędzy bezpieczeństwem a humanitaryzmem to jest gra o sumie zerowej. Że, że wybierając jedno, z konieczności musimy stracić drugie. Zgadzasz się z tym? Nie. Nie zgadzam się. Sądzę, że to parę jest parę jest takich myśli, które mi przychodzi do głowy. Na przykład taka, że my często nie wiemy, co my mamy na myśli, jak mówimy bezpieczeństwo. Jak mówimy o bezpieczeństwie, to mówimy o czym? Jak niektórzy może sobie wyobrażają, że będzie bezpiecznie, jak nikt nie będzie przyjeżdżał. I jeżeli tak definiujemy bezpieczeństwo, no to pewnie w innych środowiskach to będzie w ogóle pytanie abstrakcyjne ponieważ w tych innych środowiskach tematem będzie, w jaki sposób zadbać o bezpieczeństwo społeczności taką, jaką jesteśmy, to znaczy zróżnicowanej, to znaczy takiej, w której mamy Rosjan, w tej chwili tak jest. Mamy Rosjan, Białorusinów, Ukraińców, Polaków, Afgańczyków, Syryjczyków, Etiopczyków w jednym mieście. I w jaki sposób sprawić, że ta społeczność, nie że odczyścimy sobie i pozbędziemy się tych wszystkich, co nie są biali katolicy i znowu będzie tak jak kiedyś, tylko bo to jest wersja no, utop, nieutopijna, po prostu niemożliwa do spełnienia, tylko co zrobić, żeby mając taką społeczność, która jest bardzo różna i każdy pochodzi z zupełnie innego kręgu kulturowego, kręgu wartości, językowego i każdego innego, co zrobić, żeby ci ludzie... Razem byli dla siebie przewidywalni, żeby mogli na siebie liczyć, żeby y, czuli się społecznością, żeby sobie pomagali, żeby byli dla siebie dobrymi sąsiadami. I to, jest, to jest to, co sprawi, że my będziemy bezpieczni. że Jak będziemy szli ulicą i my zobaczymy kogoś, to jest, nie wiem, czarny, żółty, zielony, skośny, we flagę czy cokolwiek, no to że ta osoba nas nie przeraża, bo my wiemy, że ona do nas nie ma nic i jakby jest do nas pozytywnie ustosunkowana, jednocześnie, że taka osoba kimkolwiek ona jest, jak widzi kogoś blond, nie wiem, z szalikiem klubu sportowego, też, że nie będzie tym przerażona, że my nie będziemy dla ciebie groźni. To moim zdaniem o tym jest bezpieczeństwo. Więc tutaj takie samo definiowanie bezpieczeństwa, myślę, że to już jest taki etap, na którym byśmy mogli długo dyskutować, o czym my w ogóle mówimy, co to jest to bezpieczeństwo. A jeżeli chodzi o humanitaryzm, no to jeżeli nie humanitaryzm, to co? Jeżeli się zgadzamy na to, że kobieta rodzi w lesie. Albo że ktoś jest pocięty, bo przechodzi przez tą polską granicę i leży tam ze złamaną nogą i nikt mu nie pomaga. Albo że ktoś, nie wiem, mdleje i tonie w bagnie na tej granicy. No to jeżeli to jest dla nas ok, że albo że ktoś jest bity i wyrzucany z tego polskiego kraju, to czy my chcemy żyć w ogóle w takim kraju? I to jest, myślę, dylemat bardzo wielu osób, które tam mieszkają, i patrzą na to i wielu, wielu osób lokalnych na, na Podlasiu i wielu osób, które tam jedzą pomagać, że ten koszt rezygnacji z humanitaryzmu to jest koszt rezygnacji z poczucia, że się jest człowiekiem. I to nie jest koszt, który ludzie są gotowi zapłacić. I myślę, że tak jak przedstawiciele rządu jadą i, i rozmawiają ze Strażą Graniczną na tym pograniczu, nie zadając sobie nawet trudu, żeby wysłać kogoś, kto porozmawia z mieszkańcami albo właśnie z, z tymi ludźmi, którzy tam od dwóch czy trzech lat już prawie udzielają pomocy, ocalając komuś życie. No to oni to trochę odbierają jak policzek i ja im się nie dziwię. Ponieważ z ich perspektywy to oni są jakby kwintesencją człowieczeństwa. I jak mówimy o rezygnacji z humanitaryzmu, no to okej, okay, będziemy siedzieć w kawiarniach w Warszawie i pić kawę za. 16 zł, czy tam 18 zł, z taką świadomością, że ktoś inny ma taką pracę, że jest na tym pograniczu i tnie ludzi, albo do nich strzela, albo razi garzem pieprzowym, no to chcemy być w takim miejscu. Więc to poszukując bezpieczeństwa i humanitaryzmu, no nawet stawianie takiej, takiej budowanie takiej dychotomii, moim zdaniem sprawia, że rezygnujemy z naszego dobrostanu albo robimy się okropnymi ludźmi. No bo to. Dla wielu osób, które, które odwiedza Indię na przykład, to oni mówią, ja nie byłam w Indiach, ale takim mi przyszedł teraz do głowy przykład, no to dla nich na przykład bardzo trudne jest to, że chodzą ulicą i widzą czyjąś krzywdę i że trudno jest, nie wiem, jeść pyszne indyjskie jedzenie, ale oglądać że braków, którzy mają połamane kończyny i nie wiem, łamią te kończyny dzieciom po to, żeby były lepszymi żebrakami, prawda? No jakby, nie wiem, jest dużo tam takiej. Rozpaczliwych sytuacji ludzkich. I teraz, czy my się godzimy na to, że budujemy nasz dobrobyt na rozpaczliwej sytuacji innych ludzi? I czy to y, rozmawiamy w więzi, czy to jest chrześcijaństwo, ale nawet jeżeli rozmawiamy z kimś, kto nie jest wierzący, czy to jest po prostu jakość życia, którą się chce? Którą, czy to jest koszt, który jest ta nasza komfortowa kawa, czy jest tego warta? Jak to jest, myślę, że pytanie, z którym wiele osób się boryka. Bardzo, bardzo dziękuję Ci za tę myśl na, na końcu. Yy, dziękuję Ci Agnieszko. Moim gościem była Agnieszka Kosowicz, założycielka i prezeska Fundacji Polskie Forum Migracyjne. Dziękuję bardzo. Wysłuchaliście podcastu więzi. Zapraszamy na naszą stronę więź.pl i do lektury kwartalnika więź.